Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym maceranku. A dzisiaj czytamy Ewangelię Mateusza, rozdział 25, od wersu 1 aż do 13. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca, a pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas otknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł blubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. A on zaś odpowiadając, rzekł, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. To oczywiście jest podobieństwo, więc nie chodzi o to, żebyśmy w dosłowny sposób rozumieli przekaz, który został zapisany w Biblii, ale... Żebyśmy zrozumieli, że na podstawie tego obrazu Jezus przekazuje nam bardzo, bardzo istotne ostrzeżenie i ono jest w 13 wersecie. Czuwajcie, czuwajcie. Nie znacie bowiem ani dnia, ani godziny, o której syn człowieczy przyjdzie. W tym kontekście czuwanie, czy też funkcja czuwania w życiu duchowym, w życiu człowieka jest funkcją stałą. I wymaga nieustannej troski, nieustannych zabiegów, wymaga nieustannej dbałości. Człowiek wierzący, który oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, który uwierzył Jezusowi, który pokutował, narodził się na nowo z wody i z ducha, to ktoś, kto można powiedzieć, że w naturalny sposób jest osobą czuwającą. Człowiek religii. Nawet taki, który przyjął chrzest, ale nie narodził się na nowo, bardzo często musi swoje ciało zmuszać do różnych funkcji, które na podstawie Biblii uznaje taki człowiek za ważne. Te panny, o których tutaj mowa, dziesięć ich było, podzielone były porówno, najgłupie i mądre. O mądrych jeszcze powiemy, głupie panny. Głupie panny, równo z mądrymi, szły krok w krok. Można powiedzieć, że nikt nie był w stanie rozróżnić, które są głupie, a które mądre. Dopiero ci, którzy mieli jakieś duchowe wejrzenie, zobaczyli coś dziwnego. A mianowicie, że te mądre mają pewien zasób, pewien zapas, który pozwoli im spokojnie na to, aby ich lampa nie gasła. Ale ku swojemu zdumieniu zobaczyli być duchowo mądrzy ludzie, że oto te głupie nie mają zapasu. I pierwsza myśl, która by przyszła do głowy takiemu człowiekowi, brzmiałaby, gdzie one się wybierają. Przecież one nigdy nie dojdą. Ale głupie nie wiedziały, no bo były głupie i nie były w stanie przewidzieć, jak się ta eskapada skończy. Życie jest długie. Na tyle długie, że człowiek może się i zmęczyć, i zdrzemnąć. Ale Biblia mówi, że nawet ci, którzy są sprawiedliwi i śpią, to nawet we śnie chwalą swojego Boga. A więc te, które miały duchowy zapas, nie były w żaden sposób narażone na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Ale głupie, no cóż, głupie głupotą nakarmić się nie mogły. Dzisiaj. Widzimy głupie panny wokół siebie, ale rzeczywiście jest ich cała masa. Niestety. I nie chodzi o ludzi niewierzących, ale chodzi o tych, którzy nawet pokutowali, nawet, nawet przyjęli chrzest wodny i okazują się głupimi pannami. Po czym to widać. No, ostatnie dwa lata to właściwie nie, nie trzeba się byłoby śledzić, żeby to zobaczyć, ponieważ mądre panny funkcjonowały normalnie w pełni wiary, w pełni miłości ku Bogu. Głupie panny pouciekały, pochowały się w mysik dziurach i tak przez niemal dwa lata. Dlaczego tak robiły? A no dlatego, że nie miały żadnego zapasu. Te panny nie były pannami, które doświadczały mocy Bożej, poznały Boga, nie narodziły się na nowo. Nieszczęściem Kościoła XXI wieku, nie tylko zresztą, jest to, że dzisiaj nie ma nauki o ponownym narodzeniu. Nawet Kościoły ewangelikalne tej nauki już nie praktykują, zapominają o niej. Bylebyś przyszedł, ościł się i płacił dziesięcinę, to wszystko jest w porządku. A jak pytasz o zbawienie, no mój drogi, no to trzeba po prostu odpowiednią teologię wybrać. Jeżeli będziesz używał teologii reformowanej, to będziesz pewne zbawienia. A jak będziesz niepewny, to znaczy, że niewłaściwą teologię stosujesz w swoim życiu. Tak. Nawiasem mówiąc, jak teologia reformowana daje sobie radę z faktem, iż te kościoły chrzczą niemowlęta, to już jest ich problem. Nijak się tego pogodzić nie da. No ale to już na pewno nie mój problem. Głupie panny dzisiaj zajmują się przede wszystkim, przede wszystkim, podkreślam, pomocą charytatywną, bo trzeba, bo trzeba. Głupie panny planują w czasy. Głupie panny dzisiaj zastanawiają się, jakie zapasy żywności zrobić, jaki samochód sobie oszczędny kupić, ale ładny, żeby ludzie zwrócili uwagę. Głupie panny po prostu żyją sprawami tego świata. Ten świat i to, co jest na tym świecie, to naprawdę ich pociąga. I to jest treścią ich życia. Więcej głupimi pannami nie będę się zajmował, bo szkoda mojego czasu. Chcę, abyśmy przyjrzeli się mądrym pannom. Mądre panny to te, które świecą pełnym blaskiem. To te, które niosą sobie to niebiańskie światło. Zwróćmy uwagę na przypowieści Salomona, to jest ciekawy werset. 13.9 Czytamy Światłość sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. Piękny werset, prawda? Światło sprawiedliwych jaśnieje, lecz lampa bezbożnych gaśnie. Co to są ci sprawiedliwi? No to są ci, którzy zostali usprawiedliwieni we krwi Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy są oczyszczeni, którzy są powołani do świętości. To są ci, którzy narodzili się na nowo i ich lampa jaśnieje. Oni są światłością tego świata. No tak Jezus powiedział. Oni są solą tego świata. Nie jakaś tam zdechła sól i nie jakaś tam ledwo tyląca się lampa jeszcze do tego schowana pod stołem. Byleby tylko dotrwać do czasów popandemicznych. Oj, wiem, że mnie nie lubicie, wy pandemiści, z tego powodu, ale będę Wam to przypominał do końca moich i Waszych dni, a to tylko dlatego, żebyście zaczęli wreszcie pokutować, zaczęli wreszcie przed Bogiem stawać w prawdzie, ponieważ w tym samym czasie lampa sprawiedliwych jaśniała i przyciągała uwagę wielu poszukujących Boga ludzi. To dlatego powstało tak wiele kościołów w tym czasie, to dlatego tak wielu ludzi nawróciło się do Jezusa Chrystusa, to dlatego też ci święci dzisiaj cieszą się szacunkiem przede wszystkim, to ciekawe, katolików, a tak, właśnie katolików. No w tym samym momencie tak zwani wierzący, darzą ich szczególnego rodzaju nienawiścią i pogardą, co naprawdę jest, no, właściwie odkryciem kart, można powiedzieć. No, wiadomo, kim jesteś w tym momencie. Już wiadomo, już nie musisz nic mówić, a cokolwiek powiesz, to i tak będzie użyte przeciwko tobie. Pamiętajcie, przy aresztowaniu używa się takiej formułki. Moi kochani, jak dobrze być mądrą panną. Oj, jak dobrze. Dzisiaj panna mądra chodzi w odświętnym stroju, ponieważ do takiego stroju zostaliśmy przygotowani, oczyszczeni, wykąpani we krwi Chrystusowej. Jaśniemy pełnym blaskiem chwały Bożej, a więc też i strój, który nosimy, jest pełen blasku niebieńskiego. A to oznacza, że jesteśmy gotowi w dzień i w noc, w każdej chwili. Przyjście Pana dla nas jest radością, oczekiwaną radością. Wszyscy dzisiaj strachają się, wszyscy patrzą na wojny, wszyscy zastanawiają się, jakiż to od jesieni nowy wirus, świrut się ukaże, a święci Pańscy patrzą w niebo. Bo stamtąd przyjdzie ich zbawiciel i zabierze ich z tego przeklętego świata, a kiedy ich zabierze, to tutaj już tylko dzika rządza, czynienia zła, grzeszenia, niemoralności. Krótko, bo krótko, ale jednak wyleje się na ten przeklęty świat. Obnażone zostanie wszystko bez żadnych ograniczeń. Ale powiem tak, a cóż mi do tego? Nic mnie ten świat nie interesuje. Każdy z nas, każdy z nas, mówi o tym pierwszy rozdział listy do Rzymian, ma możliwość rozpoznać i poznać, kto stworzył ten świat. Ta możliwość naturalnego poznania jest dana nam z łaski, pomimo naszej martwoty, pomimo naszej grzeszności, jest nam dana. Wszyscy rozpoznajemy. Bo to nie jest prawda, że, że nikt nigdy nie poznał, że Bóg stworzył świat. To jest nieprawda. Prawdą natomiast jest, że część ludzi mu nie uwielbiła Boga. I poszła w durnoty typu Karol Darwin, pochodzenie od małpy. Czasami, jak się przyglądam niektórych ludziom, to wiecie co, oni chyba naprawdę od małpy pochodzą, bo się nie da wytłumaczyć inaczej ich zachowań. No ale cóż, to tylko żart, naprawdę. My jaśniejemy pełnym blaskiem, radujemy się przyjściem Pana, oczekujemy. Przyjścia Pana nie pójdziemy solidarnie, nawet z najbliższymi przyjaciółmi, do piekła, tylko dlatego, żeby im towarzyszyć, bo przecież to są nasi przyjaciele. Nie. W Zbawieniu nie ma takich myśli, nie może być takich myśli, ponieważ cóż z tego, że ja zginę razem z moimi przyjaciółmi? Nikt z tego nie odniesie żadnej korzyści. Każdy miał możliwość uwielbić Boga. Nie uwielbił jego sprawa. My wielbimy naszego Pana, wysławiamy go, błogosławimy go, radujemy się. Także i dzisiaj mamy dobry dzień. Jak w nocy słuchasz, to masz dobrą noc przed sobą. Wyśpij się i rano ruszaj w ten świat, świecąc chwałą samego Boga. Amen.